Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy omawiający format LAS 1.2. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym etapie ćwiczenia zostanie wygenerowany nagłówek pliku LAS, w którym zobaczysz podstawowe parametry w nim zapisane. Wykorzystując funkcję importu plików LAS, wczytasz dane LIDAR do aplikacji SAGA. Finalnie dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego zostaną wyświetlone według atrybutu wysokości i intensywności. Wykorzystując grupę narzędzi Import-Export LAS i funkcję LAS Info, będziesz mógł zobaczyć nagłówek pliku LAS. Proszę kliknij funkcję LAS Info. Jako plik wejściowy wybierz plik z folderu 0301 SAGA, plik N3391CC3114 poprzez uruchomienie polecenia Otwórz. Następnie kliknij OK. Po wykonaniu przetworzenia zobacz informacje znajdujące się w oknie Messages. W oknie Messages jest informacja z nagłówka pliku LAS, w którym mamy m.in. informacje o wersji pliku LAS, o oprogramowaniu, które wygenerowało dany moduł archiwizacji, rozmiarze nagłówka, a także liczbie punktów, czy też liczbie punktów według konkretnego odbicia oraz informacje o wartościach skrajnych. Ponadto została wygenerowana informacja odnośnie obrysu bloków chmury punktów. Na przykład został zapisany czas GPS, a także zawarte są informacje odnośnie numeru odbicia impulsu oraz liczby odbić, informacje odnośnie szeregu nalotu oraz informacja o intensywności. Kolejnym atrybutem jest kierunek skanowania, kąt skanowania dla chmury punktów od minus 15 do 18, a także liczbę klas od 0 do 7. Ponadto mamy informacje o poszczególnych liniach lotu, a także minimalne i maksymalne wartości RGB. W dalszej części mamy informacje o liczbie punktów według odbicia, a także liczbie punktów w konkretnych klasach zgodnych z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Po sprawdzeniu nagłówka pliku LAS wykorzystaj funkcję Import LAS Files w celu importu danych LIDAR do aplikacji SAGA. Nawiguj do wcześniej sprawdzonej chmury punktów. Otwórz ją w oknie Import LAS Files, a następnie zaznacz wszystkie atrybuty, które chcesz czytać do aplikacji SAGA. Po zaznaczeniu wszystkich okienek kliknij w polecenie OK. Chmura punktów zostanie zaimportowana do aplikacji SAGA. Po imporcie w zakładce Data będzie znajdowała się chmura punktów, którą możesz wyświetlić w oknie 2D poprzez dwukrotne w nią kliknięcie. Zamknij okno Messages i następnie zmaksymalizuj okno zawierające chmurę punktów. W prawej części okna aplikacji SAGA dostępne są właściwości wyświetlania chmury punktów. Korzystając z funkcji Colors, wybierz Graduated Colors. Następnie, bazując z opcji Scaling Colors,
Wybierz właściwy styl wizualizacji chmury punktów. Aby wybrać styl wizualizacji topograficznej chmury punktów, wybierz z Preset Selection Topography, następnie kliknij OK w celu zaakceptowania wybranej kolorystyki. W oknie Colors kliknij również OK. Aby dokonać właściwej wizualizacji chmury punktów, ustaw Value Range na poziomie 16 do 60 i po ustawieniu parametrów kliknij Apply. W oknie aplikacji Saka zostanie wyświetlona chmura punktów od koloru zielonego do koloru brązowego. Aby wyświetlić chmurę punktów według wartości intensywności, przejdź do zakładki Colors, wybierz w Presets Grayscale, kliknij OK, następnie w oknie Colors OK i wybierz atrybut jako Intensity i kliknij Apply. W oknie aplikacji Saga została wyświetlona chmura punktów, której kolorystyka została nadana według atrybutów intensywności dostępnej w chmurze punktów pochodzącej z projektu ISOC. Ćwiczenie polegało na wygenerowaniu nagłówka pliku LAS oraz późniejszym imporcie danych LiDAR pochodzących z projektu ISOC do aplikacji Saga. W drugiej części ćwiczenia zostały przekazane umiejętności z zakresu wizualizacji chmury punktów według atrybutu wysokości oraz intensywności. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.